Czy wiedzieliście, że Manfredi i Johnson, o których tak często mówi Skipper, żyją i są zamknięci na jakiejś dryfującej platformie? Pewnie wielu z was wie, ale tak czy siak jest to bardzo ciekawe. Jednak oglądając Pingwiny z Madagaskaru, zastanawiałem się nad tym, dlaczego Rico praktycznie nie mówi. Nie ma żadnej wątpliwości, że ma z tym pewne problemy, tylko dlaczego? Tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Kolejny odcinek już niedługo, aby go nie przegapić, walnij suba z dzwonem. Wpadajcie także na Discorda, gdzie jestem codziennie, link w opisie. I bardzo dziękuję nowym wspierającym, czyli Natalii, Okto i Just Summer. Zachęcam do wspierania kanału, aby zdobyć niesamowite bonusy. Cześć, ja jestem Cyprian i zapraszam do oglądania. Rico ma problemy z mówieniem i wiemy to od samego początku. Już w filmie Madagaskar nie używał swojego głosu. Jeszcze bardziej uwydatnił to serial, który przybliżył nam osobowość każdego pingwina. I Rico jestem zwariowanym, lubiącym wybuchy i demolkę. Boom. Niemówiącym bohaterem. Zastanawialiście się swoją drogą, skąd ma tę bliznę? W pierwszych dwóch sezonach nie odzywał się praktycznie wcale, a później słyszymy go trochę więcej. Jednak głos Rico jest zniekształcony, a także trudność sprawia mu używanie mowy. Dlaczego? Niestety w samym serialu nie dowiadujemy się, o co chodzi, podobnie jak do końca nie wiemy, o co chodzi z Danią. A kto chce odcinek na temat Dani w Pingwinach, zostawia łapkę w górę oraz subskrypcję. Wiele osób powiedziałoby, że Rico jest po prostu głupi i dlatego nie potrafi mówić. Jest to niezwykle błędne założenie, ponieważ może was zdziwię, ale Rico tak w zasadzie nie jest głupi. W sensie dobra, jest zahipnotyzowany destrukcją i wybuchami, czasem wydaje się być psychopatą, ale nie. Nieraz widzieliśmy, że Rico jest wręcz mądrzejszy od szeregowego. Potrafi szybko wymyślić rozwiązanie danego problemu, myśli logicznie i po jego ogólnym zachowaniu widzimy, że wcale nie jest głupi. Już w filmie Madagaskar nieprzypadkowo to szeregowy podawał w samolocie przekąski i usługiwał Julianowi, a Rico pilotował samolot, a także nim lądował. To tylko jeden z wielu, wielu przykładów. Głupi to może być Mort, czy większość lemurów. To nadal nie wyjaśnia, dlaczego nie potrafi mówić, ale przynajmniej wykluczyliśmy możliwość, że z powodu głupoty. Ale zapomnieliśmy o czymś. Rico, co najbardziej widać w serialu, spełnia funkcję jakby dostawcy różnego rodzaju broni czy innych przyrządów. Dosłownie wymiotuje i z żołądka wypluwa to, co jest potrzebne. Czy nigdy nie pomyśleliście, że to właśnie dlatego Rico nie mówi i sprawia mu to trudność? Bo uwaga, Rico przez wypluwanie różnych przedmiotów, w tym ostrych, poderżnął swoje gardło. Bo zwróćcie uwagę, że to nie jest tak, że on nie potrafi skleić zdania, ale po prostu ma uszkodzony głos. Trwale ma uszkodzone gardło i struny głosowe. O ile pingwiny je mają, a... Teoria ma jednak wielki minus. Pamiętacie, gdy Rico wcielił się w ciało Rogera? Wtedy tak samo nie potrafił mówić, mimo że nie przebywał w swoim ciele. Czy teoria jest według was możliwa? Mamy coś jeszcze. Według mnie bardziej prawdopodobną teorię. W odcinku Nie wolno prześledzić dowiadujemy się, że przez jedzenie zbyt dojrzałych śledzi szeregowy Kowalski i Skipper zapadają na chorobę bakteryjną peska-peska. Ta rzadka choroba mózgu powoduje, że pingwin zamienia się w psychopatę, nie mogącego wypowiadać słów, szalenie pragnącego jedynie ryby. Czy kogoś wam to nie przypomina z całego serialu? Idąc dalej, dowiadujemy się, że choroba przechodzi po 24 godzinach, chyba że w tym czasie pingwin zje chociażby jedną rybę, bo wtedy infekcja może się zaognić i może zostać chory na zawsze. I nawet bohaterowie dostrzegli, że choroba, na którą zapadł m.in. szeregowy, opisuje zachowanie Rico. Będzie się powoli zamieniał w rybopatę. Właśnie, dwóch takich nie potrzebujemy. Poza tym, gdy patrzymy na jego zachowanie w wielu sytuacjach, a potem na szeregowego zarażonego bakterią, to nie ma dużej różnicy. Naprawdę. Psychopatyczna chęć zjedzenia ryby. Czy to możliwe, że już w dzieciństwie Rico spożył rybę, która zawierała tę bakterię i wywołała u niego chorobę peska-peska? Inną demencję peska-peska! To rzadka choroba mózgu. A ten nieświadomy niczego jadł dalej i choroba została z nim na zawsze. I zwyczajnie z czasem nauczył się w ten sposób żyć, nie mogąc praktycznie mówić, szalenie pragnąc ryb, jak inne zarażone pingwiny? To bardzo możliwe, jednak przyznajcie, teoria z uszkodzeniem gardła też nie jest zła. Jednak pamiętajcie, to tylko
tylko teoria, a bardzo, ale to bardzo prawdopodobna teoria. Czy któraś według ciebie jest prawdziwa? Napisz w komentarzu. Dzięki za oglądanie, jeżeli masz super pomysł na mój kolejny odcinek i chcesz, żebym cię pozdrowił w filmie, to napisz do mnie w prywatnej wiadomości na Instagramie, link znajduje się w pierwszej linijce opisu. Na Discordzie można także wysyłać różne fanarty, które będę umieszczał na końcu każdego materiału i jestem tam zazwyczaj koło 15 na kanale głosowym, gdzie można zwyczajnie ze mną pogadać czy zapytać o cokolwiek. Był z wami Cyprian, do kolejnego odcinka. No i cześć!